Cześć, nazywam się Marta. Dziś razem z Bandi pokażę Wam, jak nauczyć psa noszenia kagańca. Kaganiec przydaje się osobie niewidomej w codziennym życiu, gdy chce zabrać swojego psa na taki luźny, swobodny spacer, podczas którego pies będzie mógł swobodnie eksplorować, węszyć. Kaganiec ma uniemożliwić mu, a przynajmniej utrudnić zjedzenie jakichś niebezpiecznych śmieci, które mogą poważnie mu zaszkodzić. Do nauki potrzebny będzie nam dopasowany kaganiec, najlepiej fizjologiczny, czyli taki, który jest dobrze dopasowany do pyska, pies może w nim swobodnie oddychać. Na pierwszym etapie nauki zależy mi na tym, aby pies zainteresował się kagańcem, zaciekawił, i nagradzam sam moment, gdy tylko dotknie go nosem. Nawet nie oczekuję tego, że wsunie go do środka. Więc pierwszy etap wygląda następująco. Tak? Brawo. Tak? Super. Długo. Na miejsce. Połóż się. Połóż. Tak? Tak? Gdy pies chętnie i często wraca z pyskiem do kagańca, jakby sam oferuje mi to zachowanie, wówczas podniosę poprzeczkę, będę oczekiwać, że chociaż na chwilę wsunie go do środka, nie musi być od razu do końca, chodzi o wsunięcie nawet nosa do połowy. Tak? Brawo. I ważne jest to, że nagradza mnie gdzieś daleko, tylko blisko przy kagańcu. Tak? Brawo. Tak? Czyli czekam, aż pies zaoferuje. Tak? I nagradzam go tak zwanym kliknięciem. Możecie korzystać w nauce z klikera, ale możecie też dać marker słowny, tak jak ja. W następnym etapie wymagam od psa, żeby włożył kaganiec już jakby pełen pysk do środka, i nagradzam, gdy tylko to się stanie. Tak? Brawo, super. Ok. Aby wydłużyć czas, w którym pies trzyma pysk w kagańcu, wydaje więcej niż jeden smakołyk, nagradzam serio. Czasem pomocne okazuje się wysmarowanie np. kagańca pasztetem, tak żeby pies trzymał pysk i wylizywał. To zwłaszcza może się przydać, jak już zaczniecie go zakładać na spacerach. Kolejny krok, kiedy pies już jest w stanie zamrzeć jakby w środku kagańca, polega na tym, że zapinam pasek. Dobrze? Super, bardzo. Na początku nawet nie zapinam, całkiem wsunę i wyciągam od razu, po czym po zdjęciu nagradzam. No, kaganiec. Dobrze. Czekaj. Dobrze. Czyli zakładam psu kaganiec. Ostatni krok. Nie za ciasno, nie za luźno, oczywiście tak, żeby nie spadł. Dobry, bardzo. O, super pies. Nagradzam w środku. Mogę poprosić psa o wykonanie jakiejś czynności. Bardi, waruj. Aby troszeczkę odwrócić jego uwagę od tego, że kaganiec ma na pysku. Jak sprzedać dobrze ten kaganiec? Na przykład wychodząc na spacer. Często wyjście z domu na spacer jest dla psa nagradzające i satysfakcjonujące, więc można połączyć te dwie czynności. Czyli na przykład jesteśmy na klatce schodowej, zakładamy psu kaganiec i od razu wychodzimy na dwór, więc on wtedy załatwia swoje czynności, robi tam siku i tak dalej. Na samym początku nie trzymajcie za długo tego kagańca, czyli dosłownie 10 sekund wystarczy. Bandi? Dobry pies. Super. Bandi generalnie, gdzie czuje się w miarę komfortowo, nie jest jeszcze idealnie, ale spokojnie moglibyśmy pójść na spacer. No dobra, zdejmuję. I po tym, jak zdejmę, po tym dłuższym czasie, który miał na sobie, wsuwicie nagrodę. Chociaż tutaj już nagrodą jest samo zdjęcie. Brawo.